kontynuując naszą przygodę z szybkim zdobywaniem Iridium, czas na kolejny sposób, myślę, że najłatwiejszy i najbardziej efektowny, chociaż wymaga trochę ustawienia konta pod to, ale potem wszystko można oczywiście przestawić. Jak zacząć tym sposobem? Chodzi oczywiście o boksy. Boksy bonusowe. Znajdziecie je na mapach wszystkich oprócz 4-4 i 4-5 oraz oprócz piratów. A tak to na wszystkich mapach możecie sobie z nich zbierać. Oczywiście na zbieranie na pierwszej mapce już wam pokazuję. Jak widzicie, niestety otrzymałem 0 i 0. Czemu? Bo ta mapka jest ograniczona tylko dla początkujących osób, czyli jeśli ja teraz chcę zbierać, już mam dość duży level, to nic nie zostaje. Taka blokada, tak samo ze zestrzeliwaniem. Niestety nic nie zostaje. Kontynuując. Boksy możecie sobie zbierać właśnie na tej drugiej mapce, ponieważ tutaj jest w miarę najbezpieczniej. Widzimy, kiedy jakiś wróg jest na mapie i możemy się śmiało zwać. Oczywiście możecie sobie założyć tak samo niewidzkę i wtedy spokojnie zbieracie sobie boksy. Wypadają z nich kredyty, amunicje, ale także nasze Iridium bardzo pożądane. Kiedy już wasze konto zaczyna w miarę wyglądać, możecie sobie kupić peta i do niego zbierać i razem z nim zbierać co, nie wiem, może 1,5 razy zwiększy nasze zyski. Mniej więcej. Bo oczywiście odejmujemy koszty paliwa, ale na mniejszych levelach dla peta jest oczywiście bardzo mały koszt paliwa. I oczywiście widzicie, ja se zbieram, on se zbiera. Zawsze coś mu wpadnie, coś mi. I to jest takie kolejny poziom właśnie tego zbierania, bardziej efektowy. Co dalej? Jeśli czujecie się już na tyle silni, żeby przejść na zbieranie napitkach, to bardzo zapraszam, ponieważ z każdej skrzynki, jak widać, leci 1,5 razy ta oczekiwana nagroda. Czyli na przykład wypadnie nam 100 Iridium, czyli dostaniemy 150. Na przykład zamiast jednej energii dostaniemy dwie, bo akurat jeśli coś jest 1,5, to jest zaokrąglone do 2. I nie możemy dostać oczywiście połowy energii, no jakbyśmy to wykorzystali. Dlatego akurat energia jest aż 2-krotnie większa. Co dalej? Co możemy jeszcze powiększyć? No bo przecież, dobra, wypadnie mi tam 100 uli co jakiś czas, co to za zarobek. No, można jeszcze to zwiększyć. Jak? Przechodzimy teraz do PP. Widzicie, środkowa ścieżka jest przystosowana właśnie do zarobku. Z tych skrzyneczek plus 12% uli, a z tego PP daje nam aż plus 20%, zwiększa nam korzyści ze skrzyny. No, czyli mamy plus 32% tak na dobrą sprawę Iridium. Okej, to co? Da się coś jeszcze zrobić? Ja myślę, że jak najbardziej. Idziemy dalej. Teraz przechodzimy do sklepu, do beta, do protokołu. Pamiętajcie, 12 aż możecie ich wstawić do waszego beta i teraz zobaczycie, jest coś takiego jak zwiększanie zdobyczy, aż o 3% możecie zwiększyć jednym protokołem zawartość skrzynek, które pet zbierze. Oczywiście przyda nam się trochę zasięgowych też, więc jeśli dacie sobie 1,5, że będzie większym zasięgiem zbierał te skrzynki, żeby po prostu nie latał za nami i zbierał to co my, tylko gdzieś tam sobie dalej polata, to dacie mu jeszcze plus 6 z tych z protokołu, czyli jeszcze będzie miał plus 18% zbierania tego Iridium ze skrzyni. Da się jeszcze coś zrobić? Jak myślicie? Jest jeszcze jedyna opcja, która nam zwiększy, to aż podwoi nam zysk ze skrzynek, ale to jest opcja płatna. Macie ją w zakładce Iridium oczywiście. I wybieracie sobie te pakiety. Tam jest podwojenie skrzynek zebranych bonusowych. I wtedy macie, nie wiem, tam chyba około 500 uli nawet można? Dobrze mówię. Coś tak można było wyciągnąć z jednej skrzyneczki. Jeszcze na sam koniec można powiedzieć, że co jakiś czas nasza firma powiedzmy wygra piłkę albo ten deathmatch. I dostaje cała firma jakiś bonus. Czasami zdarzy się, że to jest X, a czasami, że 5% więcej Iridium w dany dzień. Czyli dodatkowo jeszcze mamy więcej hajsu.
Tak, to wszystko jest fajne, tylko wymaga ustawienia tego PP pod właśnie tą ścieżkę, co co nam psuje trochę walki PvP, bo mamy te parę procent mniej damage'a, bo ustawiamy sobie właśnie PP w tamto, albo mamy trochę mniej osłon. Ale jeśli chcecie szybko zarobić, to ustawiacie sobie tak konto, właśnie w ten sposób jak powiedziałem, latacie na niewidzce, zbieracie sobie hajs i potem, jak już myślicie, że wystarczająco dużo macie, to wtedy sobie przemianujecie po prostu konto, wyczyścicie PP, postawicie sobie tam gdzie chcecie, tak żeby było optymalnie, żeby jak największy damage mieć i jak najwięcej życia, osłon i tak dalej. I to już nie zostawi żadnego śladu po sobie to, że zbieraliście skrzynki, nie będzie żadnej szkody na tym, na waszym koncie. Myślę, że to jest fajny sposób, ale też wymaga dużej cierpliwości. Jak widzicie, dużo osób z niego korzysta, wszędzie tutaj pety latają, wszędzie gracze na niebitkach śmigają, bo wyciąganie tego ze skrzynek to jest spoko. Niektórzy tam wyciągają w parę dni pół miliona uridium. Siedzą na tym, siedzą po parę godzin dziennie, nawet więcej, ale wyciągają tyle. I jak dla mnie to jest bardzo nudna opcja. No, widzicie, dostałem te dwie energie. Bardzo nudna opcja, ale jak ktoś chce, to jest bardzo łatwy sposób, nie wymaga żadnych umiejętności, tylko klikamy sobie w te boksy. Jak na razie to ode mnie wszystko na dzisiaj. To jest najłatwiejszy sposób i najbardziej miarodajny, ale wymagający cierpliwości. Trzymajcie się.